zauważyliśmy my rodzice, że chętnie sięga po aparat albo telefon i robi po prostu fajne ujęcia. Oliwier nigdzie sam się nie porusza, więc po prostu spontanicznie wychodzimy na spacer, czy wyjeżdżamy gdzieś na wakacje, na wycieczki, to po prostu on wtedy pstryka i no i zawsze się znajduje jakiś, wiele fajnych zdjęć. Jego szkoła, zespół kształcenia specjalnego, postanowiła się pochwalić swoim uczniem, no i dlatego tutaj się znaleźliśmy. Ma 21 lat, a zdjęcia robi od 2014 roku. Ponieważ on uczęszcza na warsztaty fotograficzne właśnie od 2014 roku, jest pod opieką pani Oli Czarneckiej i zdjęcia są zebrane po prostu z przestrzeni tych wielu lat, ponieważ on do tej pory brał udział w różnych konkursach, pilnuje tych wszystkich konkursów właśnie pani Ola, no i tak po prostu ta kolekcja dzisiaj została zebrana. Wystawa będzie tutaj do 16 maja. Natomiast no, naprawdę jest bardzo dużo tych zdjęć. Dyski, karty są zapełnione, ponieważ on no, jak już zacznie pstrykać, to tak jakby w transie był. No wiadomo, jest dużo też takich po prostu nieudanych, no ale spośród tego zawsze coś wpada w oko. Takiego szczególnego. Efekty są bardzo fajne, ponieważ no, ja również uwielbiam oglądać fotografie, a już zwłaszcza jego. Trzeba podążać za dzieckiem i uczestniczyć w jego rozwoju i uczestniczyć, trochę kierować pewnie, ale zauważać jego możliwości, potencjał. I podążać. I to jest chyba jedyna recepta. No i oczywiście rozwijać to, co w nim jest. A ponieważ u Oliwiera występuje ten taki mankament, można powiedzieć mankament, ale to jest jego osobowość, więc w związku z tym, że może nie potrafi się werbalnie jakoś tak wypowiedzieć, wypowiada się poprzez swoje prace. I to chyba jest piękne. Obserwujemy to, jesteśmy wszyscy zachwyceni. Uważam, że troszkę jest mojej zasługi, ale jest piękne tutaj prowadzenie rodziców tego dziecka. Ja jestem z nim związana emocjonalnie, no bo to już jest 10 lat takiego wspólnego bycia razem.